kontrowersyjne tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. Na wtorek o 22:00. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Radio Polska Live. Dwudziesta druga we wtorek. To jest zawsze dobra godzina. Znaczy dla mnie przynajmniej, bo ja wtedy zawsze piję alkohol. A ty, Piotr? Pytam Piotra Grabarczyka, który jest dzisiaj moim gościem. Zdarzało się też we wtorki, ale bardziej ku końcu tygodnia takie aktywności uprawiam. 22 to już jest późno, wiesz? Moja mama już śpi o tej porze. Pozdrawiam cię, mamo. Moja też, mam nadzieję, dzisiaj śpi. Zobaczcie sobie później nagranie. Jej perfekcyjnie zapraszam na drinka. Jak zawsze polskalife.pl. Jesteśmy z wami już trzeci sezon, cholera. I dzisiaj właśnie, tak jak mówię, moim gościem jest dziennikarz przede wszystkim, ale też bloger. Tak. Tak, może, to też jest teraz już zawód od kilku lat. Grabari. Grabari.pl, czy jak wolisz, żeby tak? Grabari. Po prostu. Ale PL to dodajmy, żeby wiesz. Znaczy, oczywiście produkt placement zawsze musi być mile widziany. Czy wiesz, zawsze właśnie nie, tu jest takie, wiesz, zakryte są produkty niektóre, ale będziemy teraz pić. Właśnie, będziemy pić. Jak zwykle to gość wybiera to, co pijemy. No ty wybrałeś. No wiem, ale nie popisałem się, bo ja jestem trochę takim, wiesz, prosta chłopka z Mazur. Ale, czyli, że pijesz czasami bardziej takie... Aha, co będziemy pić? Będziemy pić taki biały napój z pomarańczą. Tak. Znaczy, bezbarwny, nie biały, znaczy się chciałem powiedzieć. Wiem, ale po wyborze byłem trochę rozczarowany samym sobą, bo przejrzałem kilka odcinków wstecz i widziałem, że tam goście stawiali na bardziej finezyjne opcje. Też słyszałem anegdotki, że musiałeś po mieście tam latać, biegać i znajdować. Fajną do dzisiaj. Słuchajcie, no bardzo trudno skupić kaszasę w Warszawie. Okay. No to my raczej tak po polsku. Po polsku, to prawda, tak, bo to są polskie produkty. Znaczy ten jest chyba jakiś niemiecki akurat, żeby nie było, ale to nie szkodzi, to jest ukryta opcja niemiecka zawsze, to ja przygotuję w tym czasie. No właśnie, ale powiedz mi, ty dużo pijesz? Słuchaj, no tak, myślę, że jak już piję, to dużo. Tak raczej nie uznaję takich półśrodków i też nie jestem jakimś koneserem alkoholu. Nie piję go dlatego, że mi smakuje specjalnie, tylko dlatego, żeby się wprawić w odpowiedni nastrój. Stan? No, to, stan, tak. A to wymaga niestety dużej ilości. Pytam dlatego, wiesz co, bo żeby nie było, ja tutaj jestem, jak przychodzę tutaj, to nigdy nie jestem już, znaczy jestem już zawsze pod wpływem. Nie zaczynam programu na trzeźwo nigdy, bo po co? Mi się to zawsze marzyło, zawsze chciałem zrobić wywiad, znaczy być po tej drugiej stronie, czyli być w twojej roli. Rozumiem. Przeprowadzić wywiad po alkoholu, bo wydaje mi się, że to byłoby wspaniałe przeżycie. No ale zaczekaj, jak chodzisz na... Na trening? Nie, chodzi mi, że jak chodzisz, wiesz, to jest taki trening teraz, jak chodzisz na czasami na jakieś wydarzenia ściankowe i tak dalej, no to tam jest alkohol, jakby to nie jest tak, że nie możesz się napić przed rozmową. Wiesz co, no jest, ale zazwyczaj tej części pijaństwa oddajemy się po... Przynajmniej ja mam taki system, nie wiem jak moje koleżanki i koledzy. Znaczy zdarzało mi się czasami tam dziabnąć jednego drinka czy dwa, ale to raczej nie wpływało na rozmowę czy moją formę. Dziękuję. To teraz możesz na samym początku już rozmowy. Twoje zdrowie. Wasze też, jeżeli pijecie, mam nadzieję, że pijecie z nami. Zawsze wysyłacie snapy na J Perfekcyjność, jak pijecie i oglądacie, bo to jest zawsze śmieszne i zawsze to lubię. Tylko starajcie się, żeby to nie było piwo, bo piwo to nie alkohol. No właśnie, tak myślę sobie o tych imprezach, bo i a propos picia, bo ja pamiętam, ja mam jakby krótki taki epizod bycia gdzieś tam też właśnie w takich medialnych gdzieś tam wydarzeniach, to było spoko. Właśnie ta część z tym darmowym alkoholem jest dosyć taka zdradziecka, bo tam jest tego, no jest dużo chlania w dziennikarstwie. No jest, ale też z drugiej strony to jest taki świat, że ciężko nie pić, no bo wiesz, z tym, z czym my mamy do czynienia na co dzień, no to jest okej, rozrywka, ale z drugiej strony ci ludzie potrafią być czasami naprawdę potworni. No wiadomo, najlepiej się zrelaksować po spotkaniu z takim potworem alkoholem, no i tu nie ma co kryć. Też przy alkoholu można robić dobre biznesy, mhm. To też jest część naszej pracy. No to prawda. Więc zawsze przy tym barze już można się spotkać, wiesz, po wywiadzie, na coś się umówić. Już nie trzeba udawać, tak? Już nie trzeba udawać. Jesteśmy porządnymi ludźmi. Tak. Fajnie oczywiście spotkać kogoś, kto oficjalnie nie pije przy tym barze, ale... A. Wiesz, jak to jest. O udawaniu to jeszcze będziemy sobie gadać, bo to dzisiaj jest ważny temat, myślę sobie. Ale tak, to też trochę a propos tego udawania, bo zawsze w wywiadach mówisz, że czasami nie lubisz zadawania tych głupich, debilnych pytań, które musisz zadawać, jako dziennikarz, no show biznesowy powiedzmy, jeżeli mogę użyć, mam nadzieję, że to nie jest prawdziwe sformułowanie dla nikogo, ale najbardziej dla ciebie. I tak sobie myślę, to po chuj to robisz, dlaczego to robisz? Nie, wiesz co, bo jest jakby jakiś taki standard, jakaś taka formułka, przez którą trzeba tak naprawdę przejść i trzeba z uwagi na to, że
jakkolwiek ja czuję się wolnym strzelcem, no to też dla kogoś pracuję ostatecznie i ten ktoś ma jakieś wymagania. Więc zawsze oprócz tych rzeczy, które mnie interesują, które ja chciałbym wiedzieć, albo takie, które chciałbym, żeby zostały poruszone na forum publicznym, bo zawsze tak mi się wydaje, że wiesz, jakiś wkład w dyskusję dzięki temu będzie, no to trzeba trochę polecieć tymi takimi banalnymi pytaniami. Wiesz, zapytać o pokaz, o wakacje. To właśnie najgłupsze pytanie, jakie zadałeś, jakbyś miał teraz, albo takie najbardziej żenujące, że po prostu wstydzisz się, że musiałeś, albo no, musiałeś to zrobić, rozumiem, jakby to nie był twój wybór, ale... Wiesz co, wstydzić nie, ale na pewno najbardziej durne pytania to są te dotyczące ciuchów dla mnie. Jakby nie obrażając nikogo, kto się zajmuje modą, ja nie, więc pytanie, wiesz, co masz dzisiaj na sobie, mnie nie jara w ogóle, jakie masz buty, gdzie kupiłaś. No czasami trzeba. Też ja pracuję w firmie, która ma wiele... wiele działów, więc ja jestem od tego działu show biznesowego, ale też czasami są prośby z tych działów właśnie modowych, kobiecych. No i tam są takie, wiesz, twój must have na jesień, no i tam one, wiesz, myślą po prostu ostro, czerwone są, co tu trzeba mieć tej jesieni. No i myślę, że to jest taki moment dla obu stron. Trzeba to odpukać, ale... Czy twoi rozmówcy też tego nie lubią, czy to jest tak, że czy rozmówczyni rozmówcy, że też mówią, że to jest żenujące, że to dupy, bez sensu w ogóle? To zależy. Wydaje mi się, że osoby, które gdzieś nie są na co dzień jakby ograne z tymi wywiadami showbiznesowymi, szczególnie takie postacie, które pojawiają się na jakimś takim evencie raz od wielkiego dzwonu, to one rzeczywiście, jak słyszą pytanie o ulubiony krem, czy coś w tym stylu, no to tam widzę, że to oko lata trochę. Pytałeś kiedykolwiek o ulubiony krem? Tak. No dobrze, okej. Wiesz, to jest cenna wiedza dla niektórych na pewno. Ja tutaj nie mówię, że nie, ale no, mnie to akurat średnio interesuje. Ale z reguły takimi pytaniami, tak, powiem, jeżeli ktoś ma coś do zareklamowania i może tam, wiesz, wbić swoją ulubioną markę, produkt, to raczej nie ma nic przeciwko. Ale powiedzmy, aktorzy raczej są taką grupą, która szczególnie na takich spotkaniach dotyczących właśnie, które nie są pokazem mody, nie wiem, są premierą filmu czy serialu, woleliby rozmawiać tylko o, wiesz, swoich zawodowych sprawach. A z uwagi na to, że dla nas często to jest jedyna okazja, żeby ich spotkać raz na, nie wiem, 6 miesięcy, no to musimy niestety pójść przez cały kwestionariusz osobowy, no i zdarzają się takie głupawe pytania. Ostatnio ty też trochę wywiadów udzieliłeś, znaczy no nie ostatnio, ale w ogóle tak sobie myślę. Jakie jest najgłupsze pytanie, jakie, no nie wiem, duży, ale wiesz, ja przeglądałem sobie ostatnio internet, znaczy no dzisiaj dokładnie, jeszcze przygotowując się szczegółowo, a powiedz, jakie jest najgłupsze pytanie, jakie tobie zadano podczas takiej rozmowy? Nie musisz mówić kto, ale chociaż będziemy strzelać może później, ale... Ale mówisz o takiej rozmowie, takim, nazwijmy to wywiadem, czy... Tak, taki wywiad, że to później gdzieś miało być gdzieś dalej. Nie to, że tam prywatnie ktoś cię pytał, bo to rozumiem, że to ludzie są debilami, ale... nie było chyba głupich pytań. Nie no, wiesz, ja miałem takie, nie wiem, z dwie rozmowy może, czy trzy, więc one dotyczyły jakiejś konkretnej tematyki, ale nie było niczego takiego. Ja mam taki filtr, że od razu bym wyczuł, no bo jednak ja też zadaję te głupie pytania, więc wiem, które są głupie, ale nie było. Wiecie, to też jakby głupota, trzeba byłoby zdefiniować, no bo też jest jakaś ludzka ciekawość, no i tutaj ludzie są ciekawi różnych rzeczy. Czy to jest głupie, czy nie, to dla mnie może być, dla nich nie. Tak ciężko trochę wyrokować, ale nie wiem, chyba jeszcze nikt nie zadał głupiego pytania. Jak myślisz, jakie jest głupie pytanie? Nie, właśnie chcę zadać, właśnie teraz chcę zadać jakieś głupie pytanie, żeby było, żebyś miał pamiątkę. Jaki jest twój ulubiony krem? Jezu, zapomniałem. Możesz zmienić markę, trudno. Później się do tak, oczywiście wymienię, ponieważ otrzymałem pewną zapłatę za reklamę kremów Eveline, więc one oczywiście są moimi ulubionymi. Artur, szykuj fakturę. Tak. Nie no, wiesz, pytanie... Intencja jest najważniejsza. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, bo na przykład pyta ciebie o twój ulubiony krem, bo uważa, że masz nieskazitelną skórę i wyglądasz fantastycznie, to może być na trochę chcące pewnie dla niektórych. No ale umówmy się, to raczej nie zmienia ludzkich żyć. No, zazwyczaj nie. Chociaż wiesz, jest taka na prawicowych mediach taka plotka, że te kremy odmładzające właśnie, które lewica używa, to są robione z płodów, więc tutaj są pewne życia, wiesz, zaangażowane. Okay. Ale to już może nie... Trzeba się przyjrzeć etykietom. Tak, musimy, wiesz, więcej to wypić, bo to jest pomysł na program Bosacki. Że jaki, że o kremach? Tak, bo ona ma co jest, co, ona czyta etykiety spożywcze, teraz może czytać kremy i szukać tych płodów. Gdzie są te płody? Gdzie są te płody? Wiesz, tam jest wszystko łacina tylko i wyłącznie, także to jest trudniej. Ja nie wiem, jaki jest płód po łacinie. Kto mi to sprawdzi? Sprawdźcie, jaki jest płód po łacinie, bo ja nie wiem. Później powiemy. Przepraszam, coś nienarodzony człowiek. Jak? Nascitus, coś mi mówią, nie wiem, czy to prawda.
Mądrzy dobra, ludzie nie słyszę, bo tu mi coś krzyczą teraz. Cieszę się też, że dzisiaj przyjąłeś moje zaproszenie, bo też udało się dzięki temu przyciągnąć na publiczność niewielką, co prawda mamy, ale twoich znajomych z konkurencji właściwie. No wiesz, nie ma czegoś takiego jak konkurencja w show biznesie. Tak naprawdę wszyscy się tam taplamy w jednym poletku. No tak, ale ty jesteś poletku. Z Raz One, a oni jednak są... Odwrotnie. Oni są z Raz One, a ty jesteś z Grupa Wirtualna Polska, więc to jednak jest konkurencja. Nie no, oczywiście oficjalnie jak się widzimy, to dajemy sobie w twarz i dementujemy wzajemnie swoje newsy, no ale po godzinach wiadomo. To teraz, słuchaj, to zróbmy tak, bo największy komplement jakiś, gdybyś mógł powiedzieć pod adresem redakcji Faktu. Która tam sobie siedzi i ja pracowałem w Fakcie, ja więc ja byłem po obu stronach. Łatwiej ci będzie znaleźć też taki komplement. Nie wiem, dla mnie praca w Fakcie to była po prostu szkoła życia. Nic mnie nie zaskoczyło potem tak naprawdę. Okej, okay, czyli już. Że... A nie pracuję tam już no kilkanaście miesięcy. Więc tam naprawdę przeszedłem przez wszystko. Dobre i złe rzeczy, głównie dobre, ale generalnie po pracy w tabloidzie chyba nie ma niespodzianek dla nikogo już w tym zawodzie. Bartek Pańczyk, który tam siedzi właśnie z Faktu, prosi mnie, żeby zadać ci takie pytanie. Czemu jest lepszym dziennikarzem od ciebie? O Jezu. A to jest akurat bardzo proste pytanie. No, dawaj. Jest lepszym dziennikarzem, ponieważ on jest bezwstydny. Ten człowiek po prostu nie ma wstydu. Ja mam. Ja nie zadam wszystkich pytań. Nawet jeżeli dostanę takie polecenie i tak dalej, są takie pytania, których absolutnie nigdy bym nie zadał i to nie wynika z tego, że one właśnie, nie wiem, są głupie czy jakieś niemoralne, ale jest jakaś taka granica wstydu, którą każdy ma. A on krem zapyta bez żenady. W kontakcie z drugim człowiekiem. On zapyta bez żenady, jeszcze z uśmiechem, czego mu totalnie zazdroszczę, no bo chciałbym tak, wiesz, egzekwować te swoje pytania. No i jak pracowaliśmy razem, to niestety jak była, wiesz, lista premii pod koniec miesiąca, no to on był na górze, ja byłem w środku co najwyżej, więc... No rozumiem, czy jest to jakiś argument, Dobra, zrobimy sobie zaraz krótką przerwę muzyczną, bo też mikrofon i tutaj coś odpada mi krzyczą. Natomiast chcę teraz powiedzieć o dwóch rzeczach. Znaczy, taka pierwsza to jest zaproszenie, bo ja lubię zapraszać ludzi do różnych rzeczy. Mamy taką fajną imprezę w Touch Club w najbliższy piątek, dedykowaną Whitney Houston. I jeżeli ktoś lubi, a zresztą każdy myślę, że lubi. Pańczyk lubi. Ja wiem. natomiast jakby jest to prawda nie jedyny, więc zapraszam was serdecznie do Touch Club na imprezę poświęconą Whitney. Nie możemy pokazać niestety filmiku, bo mi okrzyczeli, że jest za dużo tam treści chronionych prawami autorskimi. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy z powrotem, pijemy sobie z Grabarii pyszny napój, taki bezbarwny z pomarańczą. Tak. Mówię bezbarwny, później mnie krzyczą, że promuje, wiesz, nieodpowiedzialne zachowania. Ale to jest bardzo złe, bo w sensie jest to złe, bo nie ma w tym nic złego, co my robimy. Widzicie? Uczcie się. Chciałem powiedzieć, że to jest właśnie dobre podejście. To jest jedna rzecz. Druga, nadal nie wiem, jak jest płód po łacinie, więc jeżeli ktoś wie, jak jest płód po łacinie, to wyślijcie mi proszę na Snapchata jperfekcyjność, tam możecie mi wysłać i ja się z chęcią dowiem, nauczę się czegoś nowego. Nie sprawdzę tego pewno teraz, ale dobrze będzie nam wiedzieć. Dziennikarz i bloger jest dzisiaj ze mną, Grabari, który, no mogę mówić chyba pseudonimem, chyba lepiej czy nie. Tak. Chyba... Myślę, że nikt nie zna mojego prawdziwego imienia, jeżeli mnie zna nawet. Więc... To prawda, nie ma tego nigdzie w żadnym. W internetach nie można tego znaleźć. Tak prawdę mówiąc, to pewno trudniej moje znaleźć dane z dowodu. Zagrajmy w grę. Ja wymyślałem dzisiaj grę. No. Siedziałem w domu, piłem drinka i wymyślałem sobie grę. Słuchaj, mam tutaj pięć polskich, pięć, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nawet, polskich artystek wymienionych. I gdybyś mógł, ja powiem jakie to są, to jest tak, Doda, Beata Kozidrak, Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Agnieszka Chylińska i Natalia Nykiel. Takie z różnych pokoleń, z różnych w ogóle jakby miejsc. Ułóż teraz od góry do dołu od twojej ulubionej do najmniej ulubionej. Wiedziałem, że będzie jakiś haczyk. No dawaj. Nie, ale to jest trochę niesprawiedliwe. Dlaczego? A mogę komentować w trakcie, żeby było... Spoko, wiesz, oczywiście. Trochę wybronił tutaj. Spoko. Nie, jakby bez obrazu dla Maryli, ale ona będzie na samym dole. Tak. Chociaż jest super, ale akurat jeśli chodzi o muzę, to... To nie. Niech żyje bal. Jezu, i teraz, proszę, to jest, słuchaj, skup się, bo największy gejowski dylemat tutaj mam do rozwiązania. Największy gejowski dylemat to jest Lady Gaga czy Madonna, a nie to. Nie, to w ogóle nie jest dylematem, wiadomo, że Madonna, chyba, że masz 16 lat. Amen. Dobra. Czyli no co? To zróbmy tak, Dodzie na pierwszym. Dobrze.
Potem tuż za nią jest Beata w swoich kozakach. Także właściwie wchodzi prawie kozakach, na nią. Wchodzi na nią. Trzecia jest Edyta, ale tylko dlatego, że jedynie Bartosz Pańczyk ma prawo do tego, żeby ją umieszczać na pierwszym miejscu. No bo jakbym powiedział, że ona jest moją ulubioną wokalistką, no to czym jest moje uwielbienie dla niej wobec jego? Ja rozumiem, to szanuję to. I tak tutaj przewrotnie trochę, Natalia Nykiel, bo jest super. Naprawdę? Jedna przed chwilą? Z moich ulubionych polskich wokalistek teraz, młodych. Ja wierzę, że to jest przyszłość polskiego popu. Agnieszka kiedyś, teraz też. Ale to, że nie lubisz jej tej przemiany takiej modern rockingowej, że tak powiem? Nie lubię bardzo. W ogóle ta płyta mi towarzyszyła na pierwszym czy na drugim roku studiów i to jest soundtrack, no właśnie, dzięki któremu widzę pewne obrazy, do których nie wiem, czy chciałbym wracać. I na końcu Marylka. Ale ona jest taka trochę teraz na takiej własnej smyczy. Tak obrócę to bardziej tak w tą stronę, żeby tu było widać, bo tu kamerę widzisz tutaj, żeby tak, było widać dokładnie. Teraz, żeby wszyscy wiedzieli po prostu. Za bardzo? Mówią już teraz, że bardzo, to może tak. Jezu. Nie jest tak łatwo, wiesz, bo to jest żywo, na żywo telewizja, to wiesz, jak to jest. Wiem, wiem. A jakbyś miał powiedzieć, czy Maryla, że co, że nie? Mimo tego, że... No wiesz co, bo tak sobie myślę teraz... Myślałam sobie, że ułożysz tę listę trochę zgodnie z tym, jak bardzo gay-friendly są te wokalistki. Bo jednak to byłaby trochę wtedy inna lista chyba. Pewnie tak. Bo na pewno, znaczy z tego co ja pamiętam, mówiłeś kiedyś o tym w jednej rozmowie, Dodę zostawiłbyś pewno na pierwszym miejscu. Tak, za nią byłaby Edyta. No właśnie, za nią byłaby Edyta. Ja mam drugi zestaw, ale już nie chcę go teraz wyciągać, żeby porównać. Później była Edyta. Za nią byłaby chyba... No właśnie. No właśnie, to jest dobre pytanie. Wiesz, ja myślę sobie, że może Maryla z racji tego, że brała udział w tej kampanii KPH-owej. Poza jak pracowałem w Fakcie, to ona zawsze nas mówiła, moje geje z Faktu, więc jakby tak dla niej. To trochę tłumaczy. No i tutaj wiesz co, trochę egzekwo. Nie wiadomo. Nie wiadomo tak naprawdę. Znaczy tak, Beata jest uwielbiana, przeżywa jakiś taki renesans. To prawda. Też nie ukrywam, że my jako społeczność gejowska możemy sobie trochę przypisać tutaj tego wkładu w tym renesansie, w tym powrocie mody na Beatę. Natomiast ona jest tak apolityczna ze swojej natury, że wszelkie wyznania czy pytania o właśnie, nie wiem, swoich fanów gejów traktuje jako jakiś taki statement. Więc trochę od tego ucieka. Ja bym to jednak wolał, żeby ona tak powiedziała po prostu wprost, wystąpiła w glamie, na podejście. Wiesz, są jakieś pewne standardy, które taka gwiazda musi spełniać. Niskie standardy, myślę, co że... prawda. No, jakie my mamy, no. Nie, no ja wiem, jakby nie wiem, co narzekać, ale... No dobrze, ale to już wiemy, czyli wyautowałeś się. A też mówię, jeżeli chodzi o twoje ulubione wokalistki. A tak, wiesz co, pytam też o to dlatego, że... Ja wiem, że z częścią tych kobiet, tych dziewczyn... Tych dziewczyn. Dziewczyn nie będzie, chociaż Maryla Rodowicz. Znasz się jakoś... Ale właśnie jeszcze a propos Maryli. No. Ja bym ją dał naprawdę... Czy Marylki. Marylki. Dałbym ją bardzo wysoko, ponieważ bardzo mi się nie podoba to, że ona jest pod jakimś takim obstrzałem krytyki za to, że ma tyle lat, ile ma. Ja nawet nie wiem, ile, bo chyba jak pracowaliśmy w Fakcie, to nie pisaliśmy jej wieku. To jest niemożliwe. Ja dobrze pamiętam. To jest niemożliwe. Tak. Słuchaj, to bo trzy cyfrowe liczby się nie mieszczą. Nie, nie dlatego. To wynikało po prostu z szacunku. Też ja nie lubię tego epatowania wiekiem przy, wiesz, newsach, bo to jest takie, jakby, no, co to mówi? Co to jest za informacja? Jeżeli chcesz wiedzieć, no to googlujesz to. Ale chodzi o to, że ona ma lat, ile ma, sporo. I tak naprawdę dostaje baty za to, że się dobrze bawi. Na scenie ze sobą, nie wiem, no, ostatnio ten występ w Opolu, gdzie sobie potańczyła trochę w mini, poprzebierała się za jakieś tam, wiesz, Lady Gaga i tak dalej. To jest super, ja bym chciał mieć taki power w jej wieku. A ona dostaje dzięki za to, że po prostu znaczy, wiem, dobrze ja się czuje. Też to rozumiem, bo tak sobie myślę, w ogóle taki body shaming i taki, nie wiem, sposób taki, w jaki się zawstydza ludzi ze racji różnych cech fizycznych, wiek to jest jakby taka cecha, jest beznadziejny, no bo nawet dzisiaj, żeby było śmieszniej, jedna z osób pracujących tutaj przy programie stwierdziła, że po wakacjach to jednak przytyłam, ja, że przytyłam. No to jest, słyszałem, no nie, jest oburzony prawda. Po prostu. Nie, znaczy jest to prawda, jakby absolutnie jest to prawda, że przytyłam, jakby spoko, nie mam z tym problemu. No ale właśnie, bo to jest to, bo to jest kwestia tego, czy ty masz z tym problem, jeżeli nie masz, to jakby po nie, ja się powodzi, to się tyje. Ale mało tego, a propos jakby ageizmu, bo tutaj przy Maryli tak. To jest dobry termin. Ja ostatnio byłem na castingu do programu dla młodzieży i usłyszałem, że no ta brudka musi być lżejsza, bo wyglądasz za staro. Okej. Okay. Ja mówię, słuchaj, mam 28 lat, jakby to nie jest chyba za dużo. No ale okazało się, że nagle tych 16, to jest tłumacz. Także co może powiedzieć Maryla, która jest trzy razy starsza. Trzycyfrowa. Ale znasz się z niektórym, nie, oczywiście sobie żartuję, ale myślę też, że Maryla jakby przyjęłaby to jakoś. Ona tam. Nie wie, który jest rok, więc...
bo ona się urodziła w trzycyfrowym roku. Dobra, nieważne. Dość żartów z Maryli. Pozdrawiamy. Jeżeli kiedykolwiek to zobaczy, to pozdrawiamy. Tak sobie, ale myślę sobie, bo tak niektóre z tych wokalistek, czy w ogóle, no nie tylko z tych, ale z innych, znasz osobiście. Nie przeszkadzać to w byciu dziennikarzem, w byciu, nie powiem, że obiektywnym, bo to nie to chodzi, ale w byciu rzetelnym. Nie, zupełnie. Moim zdaniem nawet wręcz pomaga, bo dzięki temu, że mam szansę poznać niektóre osoby od takiej prywatnej strony, ale też nie przesadzajmy, ja nie mam przyjaciół wśród gwiazd, bo no jasne, ja swoich rozumiem. Przyjaciół mam z czasów, kiedy poznaje się przyjaciół, czyli jak masz 19-20 lat, jesteś na studiach, jakby moim zdaniem to jest ten okres, kiedy formuje się to twoje towarzystwo. Potem oczywiście dochodzą jakieś kolejne osoby, natomiast jeśli chodzi o gwiazdy czy celebrytów, to może niektórzy są moimi znajomymi, dobrymi kolegami czy koleżankami, ale nie są przyjaciele. No dobra, jakby tutaj nie ma tej blazy, że nie no dobra, wiem. Ale jeżeli zrobią wtedy coś beznadziejnego, powiedzmy, to czy jesteś w stanie po prostu napisać, że słuchaj, no, czy powiedzieć na przykład, zapytać, słuchaj, no tutaj coś zjebałaś, to jakby nie było fajne, wytłumacz się z tego. Czy jakby nie masz z tym problemu, czy nie przeszkadzać to w takim... Tak, moją jakby nieobiektywnością jest w tym momencie tylko to, że chcę im pomóc to naprawić, więc daję im jakąś, nie wiem, radę, czy... Wspólnie zastanawiamy się, co można zrobić, żeby coś odkręcić, ale to też były tak jednostkowe sytuacje, że... Ale jednak bym się upierał przy tym, że to bardziej pomaga, bo niektóre z tych osób mają jakby swój wizerunek medialny, który jest jakby jedną ich odsłoną. No jasne. A dzięki temu, że mogę poznać ich trochę prywatnie, to też wiem, jacy są i być może wtedy podczas, nie wiem, właśnie wywiadów czy pisania artykułów na ich temat to ocenianie nie przychodzi mi tak łatwo, bo też wiem, jak jest naprawdę. Więc no dobra, ale jak myślę, piszesz, to jednak ja to rozumiem, tylko, że jak piszesz właśnie o kimś, to jednak musisz pisać o tym, co się dzieje publicznie, a nie o tym, co się dzieje prywatnie. To znaczy, no... Tak, ale nie chodzi o to, że, nie wiem, pomijanie jakichś faktów, czy przeinaczanie ich, czy, wiesz, pisanie dobrze, mimo że jest źle. Czyli nie oszukujesz, chcesz powiedzieć? Nie. Nawet jeżeli chodzi o Dodę. Nie, mam po prostu jakieś takie zrozumienie w tym, bo jakby znam całą sytuację, bo wiesz jak jest. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że pracując jako dziennikarz, właśnie pisząc newsy czy przeprowadzając wywiady, będę miał jakąś cząstkę, wiesz, ten nagłówek, artykuł, jesteśmy ograniczeni czasem, tak. Liczbą znaków, ta historia musi być bardzo prosta, w trzech punktach klikalna. A za tym kryje się coś więcej, więc tak naprawdę ta znajomość z niektórymi tymi osobami pomaga mi właśnie w tym, żebym też sam ich prywatnie i co potem pewnie się przekłada na to, jak piszę. No właśnie tak myślę, to nie oceniał. No, bo... no okej, okay, no to ale na przykład potrafiłbyś spytać Dodę dzisiaj powiedzmy, dlaczego słuchaj, zrobiłaś taką transfobiczną rzecz i zaatakowałaś jakiegoś transa w klubie i się pobiłyście? Tak. Ale wiesz, bo z jednej strony rozumiem, że jesteś stary, tylko pytanie brzmi, czy będziesz jej bronić, czy teraz z racji tego, że masz takie trochę przebudzenie aktywistyczne, mogę powiedzieć chyba tak trochę, to czy nie jest tak, że właśnie powinieneś być raczej naprawdę wkurzony na to, co zrobiła i referuję oczywiście do wydarzenia sprzed X lat, jakby tak, ktoś tak, nie wiedział. Tak, wiem. Ale nie, bo tak mówię do osób oglądających, bo to wiesz, jak ktoś ma 17 czy 19 lat, to nie będzie tego pamiętać, bo to było jednak gdzieś w 32, ale tym niemniej. Na przykład w tej konkretnej sytuacji, no to moim zadaniem jako dziennikarza byłoby zapytać tę osobę i Dodę. Tak. No i to, co ja sobie pomyślę, to mogłoby być tylko wynikiem tego, co usłyszę od tych dwóch osób, bo nie byłem świadkiem. Nie, no jasne. Co inna jest zupełnie sytuacja przy wypowiedziach, które, nie wiem, uderzają w jakieś takie bardziej ogólne tony, nie wiem, komentują jakąś sytuację, z którą wszyscy są zaznajomieni w takim właśnie bardzo ogólnym sensie. No to wtedy myślę, że tak. Zresztą ja akurat Doda jest super przykładem, takim bardzo też, myślę, polaryzującym naszą społeczność. Z tego powodu, że wiele osób jej zarzuca to, że ona w jakiś sposób próbuje się na tym promować, albo że te jej jakieś takie działania wspierające są bardzo takie... Że zdarzają się raz na jakiś czas i są bardzo wtedy głośne i tak dalej. A prawda jest taka, i właśnie to jest ten bagaż znajomości, który mam z nią, niewielki, ale jednak mimo wszystko większy niż dla osoby, która jej w ogóle nie zna. Taki, że ja wiem po prostu, z czego to wynika. To jest osoba, która jest bardzo mocno skupiona na sobie, na swojej karierze, na swoich działaniach. To nie oznacza, że nie jest wrażliwa na jakieś, wiesz, inne tematy dotyczące innych ludzi, tylko ona potrzebuje impulsu. Tak jak była na przykład gala KPH rok temu, o której wspominałem właśnie w tym wywiadzie, do którego się odwoływałeś, no to ona nie jest kimś takim, kto, wiesz, siedzi w domu i myśli sobie, dobrze, muszę pomóc tym gejom, co mogę zrobić?
Nie, ona właśnie potrzebuje na przykład mnie, ja mówię, Doda, słuchaj, jest taka inicjatywa, bardzo bym chciał, żebyś przyszła, bo twój głos będzie ważny. Ona w tym mówi, dobra, jakby nie mam z tym problemu, idę. Ja rozumiem, też nie chcę jakby atakować tutaj jakoś personalnie też jakby akurat Doroty. To dotyczy wielu gwiazd, że to jest właśnie trochę też taki problem z jednej strony, bo one są takie trochę bezrefleksyjne, czyli same na to nie wpadną. Okay. I dopiero skonfrontowane z tematem, z pytaniem, z prośbą są w stanie zająć jakieś stanowisko, a same z siebie w ogóle nie mają takiej refleksji czy potrzeby wypowiadania się. To jest trochę smutna konstatacja. To, co teraz mówisz, tak jakby... Tak, bardzo smutno, bo mamy zupełnie odmienne przykłady z choćby amerykańskiego show biznesu, gdzie taki news jak u nas, że zabił się jakiś nastolatek, popełnił samobójstwo, prawdopodobnie z powodu homofobii, no to tam mielibyśmy zalew komentarzy, tweetów na ten temat. To prawda. A u nas jest cisza. O ile ktoś z dziennikarzy, czy nie wiem, fanów nie ma to szczęście i zapyta i jakby doczeka się tej odpowiedzi. No to akurat jest smutne. To tak jeszcze zanim zrobimy sobie przerwę, bo musimy zaraz zrobić przerwę, to powiedz mi, a właściwie nie mi, tylko powiedz, bo może ja będę wiedzieć, ale powiedz takie sytuacje osobom oglądającym nas, jakieś takie rzeczy na temat, niech już będzie ta nieszczęsna Doda, o której ona jakby nie mówi publicznie. Nie, nie mogę o niej mówić, bo ostatnio widziałem pod jakimś jej zdjęciem komentarz, że próbuje się na niej promować, więc to już musimy kogoś innego wybrać. No proszę bardzo, masz tutaj przynajmniej 6 potencjalnych kandydatów. Ale jaką sytuację chcesz? Nie, żebyś powiedział coś takiego, co o tych osobach jakby prywatnie, czego nikt nie wie, a co może jakby podbuduje ten wizerunek na pozytywny, żeby nie było, że mamy taki negatywny przekaz. Mm-hmm. Bo jestem bardzo pozytywną osobą, zwłaszcza w alkoholu. No to myślę, że Edyta nie potrzebuje chyba żadnych tutaj komentarzy, myślę, że podbudowujących jej wizerunku. Jest ta Beata, bo ona właśnie tak. Też jest taki motyw, że ona tam coś niby poparła, a potem próbowała się z tego wycofywać, bo została z tym skonfrontowana w taki bardzo agresywny sposób. Mm-hmm. Taki też wymagający od niej takiego trochę politycznego gestu, tak jak mówiłem, od których ona ucieka, unika. I też chyba o tym mówiłem w replice, ale nie wiem, może się powtórzę. W czerwcu był festiwal w Sopocie i on wypadał w tym samym czasie. Numer ze mną był 4. Ja wiem, że udało się go zdobyć nawet. W czerwcu był festiwal w Sopocie i w tym samym czasie była parada Marsz Równości Trójmiejski. Tak. I ja zaproponowałem Beacie, bo tego samego dnia robiłem z nią wywiad rano, żeby tam poszła. I ona bardzo chciała, ale pech chciał, że ten marsz był zaplanowany na, jakby to nie jest list na organizatorów, ale bardzo późną godzinę, chyba na 17. Chyba 16, ale tak. 16-17. Mhm. I ona wtedy miała próbę. Normalnie uznałbym to za jakąś taką wymówkę w stylu, wiesz, ja jestem zajęta, nie mogę. Ale właśnie jako ta ex-hiena tabloidowa po prostu zadałem sobie tyle trudu, trochę wątpiąc w jej prawdomówność, sorry Beata, ale no, musiałem to sprawdzić. Tak. Zajrzałem w grafik jej prób i rzeczywiście ta próba tam była. I, wiesz, czyż naprawdę chciała, ale tak, nie mogła. Tak, umówiliśmy się, że jeżeli będzie taka okazja jeszcze, to na pewno coś razem zrobimy. Beata Kozidziak, trzymamy cię za słowo. Niech to będzie taki teraz za włosy i za kozaki. Za włosy to się boję, bo to może odpaść. Słuchajcie, dobrze. Musi, bo to perułka, doczepy, no wszyscy mamy doczepy. Beata ma naturalne włosy. Naprawdę, tak? Wszystkie. Chryste, panie. Tu Krzysztof mi krzyczą, że naturalne. Słuchajcie, musimy zrobić sobie krótką przerwę. Piotr Grabarczyk, Grabari jest ze mną w studiu. My dopijemy sobie tego drinka, ja zaraz zrobię następnego oczywiście. Wy też sobie zróbcie, bo dlaczego nie? Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy z powrotem. Zaraz nam poleję, tylko powiem, co to było, bo widzieliście reklamę takiej imprezy, która będzie w sobotę w Touch Club. To jest Touch of Sport i świętujemy sobie generalnie piękne, muskularne, albo smukłe, ale giętkie, wyrzeźbione, ciała. Albo i nie ciała męskie. I nawet będzie klub taki Volap, nie wiem, czy kojarzysz, taki klub sportowy jest, gejowski. Tak? Tak, tak. Oni głównie siatkówka, ale grają? Tylko. A, okay. Głównie siatkówka. Ale będą też u nas i też są piękni i w ogóle super, że będą. Nie lubię siatkówki, ale... Ja też nie lubię siatkówki, ale... Podbijamy. Mogę ci, wiesz co, wysłać zdjęcia niektórych tych chłopców z Volapu, to... Pooglądamy tą siatkówkę, jak trzeba dobra, będzie. Dobra. Ja myślę, że to jest... Będzie tiebreak. Tak, tak, to jest tiebreak, to nie ma tiebreaków chyba. Są tiebreaki? Tak, to jest jak jest 2-2 i jest piąty set. No, no. Chyba. I tak sobie, poleję nam, no. Natomiast coś jeszcze miałem powiedzieć, nie pamiętam co. Właśnie, wiem co miałem powiedzieć, bo nie wiem czy wiesz, że zasięgi, co prawda, mojego programu są pewno mniejsze niż twoich tekstów na WP.pl.
Znaczy, nie wiadomo, być może. Nie wiadomo. Być może. Nie wiadomo. Być może. Natomiast okazuje się, że trafiają też do odbiorców, których się nie spodziewam, czyli na przykład do Kuby Wojewódzkiego. Tak, widziałem. Który właśnie, no i właśnie pokazujemy teraz, że ostatnio napisał o tym, że program wrócił na antenę. No wrócił, jakby to nie ma co ukrywać. Jesteśmy tu i rozmawiamy. I tak sobie myślę, że to tak śmieszne, takie, nie wiem jaką drogą to się, wiesz, jakby tam trafia do tych jego... zwojów mózgowych, ale że... Możemy się tylko domyślać, co wpisuje w wyszukiwarkę, żeby właśnie trafić. To jest pytanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo teraz musi być trochę mocniejszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po prostu, no wiesz, no, jakby... jesteśmy w połowie programu, tak, a nie tak, w połowie tak. butelki, więc trzeba to trochę takiegoś przyspieszyć. No właśnie, tak sobie myślę, a propos tego tych ciał trochę cię zapytam, wiesz? Mm. Tak, bo wysportowane, smukłe, no są też seksualne te ciała oczywiście. No ty od jakiegoś czasu jesteś w takiej relacji romantycznej, która trochę wyklucza takie szaleństwo z tymi ciałami chyba, czy nie? A myślę, że powiesz, że w relacji ze sportowym ciałem, bo trochę tak jest. A ja nie wiem, nie widziałem. Może później w przerwie możesz pokazać jakieś zdjęcie. Tak. Nie brakuje ci trochę tego szaleństwa, tego pytanie? Takiego wcześniejszego, takiego... takiego whatever, takiego YOLO, czy jak teraz się mówi, jeszcze inaczej? Jak się, nie wiem. Nie brakuje, bo wydaje mi się, że można to mieć, będąc też w związku. Pytanie tylko, gdzie jest ta granica tego, czego potrzebujesz? No bo dla niektórych to jest właśnie pójście do łóżka z kimś, nie wiem, całowanie się w klubie, a dla niektórych wystarczy... Ale się uśmiecha, że bardzo wiesz, że te jakieś wspomnienia wracają i takie, wiesz, całowanie się w klubie. Kiedy to było? Znaczy, no ja niedawno. Tak. W sobotę. No i właśnie. Ja na przykład, dla mnie wystarczy... Bo w ogóle może jakoś tak musimy to usystematyzować. Mój chłopak jest bardzo spokojny, w ogóle nie jest imprezowym typem, więc ja, kiedy zaczęliśmy się spotykać, byłem po takim bardzo intensywnym okresie imprezowym, więc idealnie się złożyło. Bardzo lubię też, że słowo imprezowy to taka przykrywka dla innych rzeczy, ale dobrze, okej. Okay. Imprezowym też, sobie, tak. Też, więc co masz na myśli, tak. Ruchanie się mam na myśli. Tak. Miało to miejsce, niewątpliwie. Hello. I to się idealnie złożyło jakby w czasie, zbiegło. Bo ja potrzebowałem już trochę odpocząć, już byłem zmęczony po prostu tym. Jakby pierwszy rok tej relacji właśnie wyglądał tak bardzo spokojnie, domowo. No ale niestety kilka miesięcy temu obudziły się we mnie te imprezowe demony. I zatęskniłem trochę za tym imprezowym życiem. No i tak naprawdę wróciłem do niego, czyli jeżeli tylko mam okazję wyjść ze znajomymi, pobawić się, potańczyć, to robię. No właśnie, wydaje mi się, że w sobotę nad ranem mignąłeś w jednym klubie warszawskim. Tak, jakby sprecyzuj nad ranem. Nad ranem, czy gdzieś koło tam piątej chyba, coś może... Szóstej. Może szóstej. Tak, no bo ja wyznaję zasadę, że jak wychodzę z domu, to już jakby bawić to nie się, wracam. A nie, wiesz, no w sensie o drugiej w nocy, to nie, no, wiesz, ani się nie pobawisz, ani się nie wyśpisz. To jednak też jest tak, że geje później imprezują niż sobie hetero. Nie wiem, czy to zauważyłeś. To jest niesamowite. Tak. W ogóle tak, w Warszawie to już w ogóle jeszcze później niż poza Warszawą, ale to jest tak, że jak ja na przykład widzę, że osoby hetero powoli już wracają z klubów, takie już pierwsze... A ty idziesz po prostu wystrojone, ja wiem, dokładnie, to jest niesamowite, nie? Że jakby before zaczyna się o północy, do klubu wchodzimy o drugiej, a tam jakby to jest zupełnie... Tak, oni od 19 już. Tak. A nawiązując do twojego pytania, tak. Wiadomo, jakby z takich czysto narcystycznych pobudek brakuje jakiejś takiej, wiesz, atencji ze strony innych facetów i czegoś, takiej właśnie uwagi, takiej chęci podobania się, ale można jakby to pogodzić, no bo idę sobie tańczę, ja lubię flirtować, jakby uwielbiam po prostu, nawet, wiesz, nie wiem, wzrokiem, ruchem, jakby oczywiście teraz jak sobie to wyobrażam w takim bardzo wyidealizowanym obrazku, bo oczywiście jak jestem totalnie nawalony o trzeciej w nocy w klubie, to wydaje mi się, że tam naprawdę jakiś odchodzi, wiesz, tantryzm na parkiecie w moim wykonaniu, po prostu, tak, a tak. To wygląda pewnie żenująco. No tak, na trzeźwo, ale ja trzymam tak się jakby tej wizji, którą wtedy mam. No i to mi wystarczy. No dobra, ale tobie wystarczy, a co na to, bo ja mam tu jeszcze dużo, wiesz, pytań, follow-up questions, jak to się mówi. I pierwsze moje pytanie jest takie, co na to twój partner? Czy on lubi to, że ty lubisz flirtować? Nie. Pozdrawiamy go, bo pewno ogląda.
Nie, właśnie powiedział, że nie będzie oglądał, bo spodziewał się takich pytań. To ja mu później wyślę jakieś linki. Na bank ogląda i po prostu dostanę, wiesz, wałkiem w domu przy wejściu. Przemoc jest bardzo ważną rzeczą. Jest bardzo ważną. Ja też tak uważam. Moim zdaniem przemoc sankcjonuje pewne zachowania. Pytają mnie, gdzie tym wałkiem dostaniesz. Nie tam. Tak, jest zazdrosny trochę, na pewno. Mhm. Nie wiem, na ile jakby to wynika z, jak bardzo chciałby przyznać się, że jest zazdrosny, ale jakiś tam, na tyle, na ile ja potrzebuję wiedzieć, że jest, to jest. No i tyle, ale wiesz, ufamy sobie, to jest podstawa tak naprawdę. On jakby, tak już to zabrzmi bardzo kolokwialnie, ale on wie, co brał. I tyle. Tak mi się wydaje. W sensie, tutaj, wiesz, nie ma jakiejś takiej większej filozofii. Na pewno, jeżeli doszłoby do jakichś takich stykowych sytuacji zapalnych, to pewnie byłoby bardziej to wyjaśniane, nie byłoby takiej stykowa tolerancji na to. Stykowa sytuacja bardzo szkodowa nazwa. Ale takich nie było, więc... No dobra, to jeszcze dalej podążmy. W takiej sytuacji, bo rozumiem, że jeżeli mogę o to dopytać, a pewno mogę, jesteście w relacji takiej ekskluzywnej, monogamicznej. Mhm, tak. Ale na przykład co w ogóle sądzisz o związkach, które zakładają inny model, to znaczy brak ekskluzywności albo nie monogamiczność? Mhm. Spoko. Byłeś jeżeli takim? Dla kogoś chciałbyś to działa? Być? Mógłbyś być? Nie byłem. Czy mógłbym? Wydaje mi się, że nie, bo jestem bardzo zazdrosny. Jakoś sobie tego nie wyobrażam. Nawet, wiesz, dyskutując ze znajomymi, bo jak wiadomo, jest jeden temat, na który się najczęściej rozmawia. Sytuacja w Kenii. To nawet wydaje mi się, że jakieś takie opcje typu, nie wiem, trójkąty, czy jeszcze jakieś inne zestawienia, no to mimo wszystko wydaje mi się, że wolałbym być tą osobą na gościnnych występach, niż kogoś wpuszczać do sypialni. No ale to mówisz, że takie jednorazowe, a co jeżeli chodzi o takie właśnie bycie w relacji takiej trwałej? Ja na przykład znam funkcjonujące związki trzyosobowe. Ja też. I może nawet ten sam, czy nie? Nie wiem, tak, później pogadamy poza anteną, żeby nikogo nie autować. Ale właśnie, czy taką relację sobie wyobrażasz? Nie, ja sobie tego nie wyobrażam, ale jakby to z zupełnie innych powodów, niż się domyślasz. Jakby skąd ludzie mają na to czas? Jakby absolutnie, wiesz, ja pracuję, moja praca jest bardzo mnie pochłania jakby czasowo, bo z jednej strony mam taki tryb dosyć korpo, czyli twarde godziny. Oprócz tego są też te wyjścia wieczorne, jakieś takie zupełnie nieprzewidziane sytuacje. Oprócz tego mam przyjaciół, jakby z którymi o relacje chcę dbać. No nie wiem, trzeba też czasami zadzwonić do babci, do mamy. Jest facet w domu. No i jest jeszcze jeden. No chyba, że razem mieszkają, ale to nie wiem. To myślę, że to by do mnie przemawiało z takiego czysto wygodnickiego punktu widzenia, czyli na przykład, że wracam do domu, jest dwóch kolesi i jeden gotuje, drugi sprząta. A ty w tym czasie oglądasz telewizję. Po prostu sobą, tak. Rozumiem. Znaczy, szanuję ten pomysł, tylko ja bardzo lubię gotować, więc ja myślałem, że ja widzę bardziej siebie w tej funkcji. Ja też czasami lubię, ale nie mam czasu na to. I... Trzeba na gotowanie. Na tym tle na przykład się kłócimy z moim facetem. Nie, że idę na imprezę, tylko że tam nie podkurzam, nie dbam o mir domowy. Mir jest bardzo ważny. No dobra, to takie, żeby jeszcze podrążyć chwilę tego, a propos tego może bardziej szalonego okresu w twoim życiu. Uprawiałeś seks z jakimś celebrytą? Dziennikarze faktu się śmieją, słuchaj, teraz słysząc to pytanie, bo czekają na odpowiedź, już aparaty zaraz wyciągają. Nie, dziennikarze faktu się śmieją, bo wiedzą pewnie, z kim bym chciał wtedy. To później możemy o to zapytać. Ale... nie. Nie, w ogóle to jakoś na mnie nie działa, w sensie ta opcja, ale tylko, nie, seks z gwiazdą... Ja nie wiem, że to musi być afrodyzjak od razu, że jakby ktoś jest gwiazdą, ale po prostu mogło tak się, że tak powiem, przytrafić, no jakby... Chyba, że nie wiem. Czy wy coś? Nie, nic nie mówią. Nie przypominam sobie. Nie, nic. Nie. Nie, wiesz co, jakby to była też ta... to było też to pytanie, które mi zadawało bardzo dużo moich znajomych gejów z Wrocławia, bo tam studiowałem, mieszkałem przez 5 lat po przeprowadzce tutaj. I właśnie mnie pytali, przecież tu jest gejów w showbiznesie, z żadnym się tam jeszcze nie spiknąłeś i tak dalej. No nie, bo jakby moja rola dziennikarza od początku wydaje mi się, że mnie skreśla jakby nawet w takiej relacji, no bo gdzieś ona zakłada, że relacja, wiesz, że relacji być... nawet seksualnej, powiedzmy. No bo jest jakiś taki próg, nie chodzi nawet o zachowanie, wiesz, profesjonalizmu, bo to absolutnie wydaje mi się, że wśród polskich gwiazd by nie funkcjonowało. Dziennikarze faktu się śmieją? Ale takiego jakiegoś lęku, że nie wiem, potem bym o tym napisał, tak mi się wydaje, wiesz, no bo
Okej, okay, rozumiem. Jednak wiele osób mnie zaczepiało i podrywało, ale nigdy celebrytów, więc trochę mi to wpłynęło na samą ocenę na pewno. O tych celebrytach, którzy mogą podrywać lub nie, to za chwilkę pogadamy, bo zrobimy sobie przerwę muzyczną, ostatnią już. Okay. I tak idziemy dzisiaj z tą muzyką trochę coraz bardziej jakby wstecz, jeżeli chodzi o lata. Najpierw była Mary współczesna, później była Melania C, no trochę starsza. I teraz idziemy jeszcze do 79 roku, ojej, do takiego zespołu Chic, który nagrał kiedyś piosenkę I Want Your Love, Jezu, która jest przecudowna oczywiście, najpiękniejsza na świecie. To jest starość, ale taki evergreen, że to się zawsze musi podobać. Tak myślę, nie? Czy... Tak, tak. Ja, mi się ta piosenka dobrze kojarzy, bo pierwszy raz ją usłyszałem, jak miałem 20 lat we Wrocławiu, w jakimś klubie hetero, co było dziwne. Pamiętam takie wydarzenia, bo było ich niewiele w moim życiu. Wszystkie smutne. To było wesołe, ale o tym nie mogę powiedzieć. Dobrze, dobrze. To jest Chic, I Want Your Love, to jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka, my sobie pijemy i za chwilkę do was wracamy. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. I want your love. Ja sobie śpiewam, bo ja słyszę, ty nie masz słuchawki, więc nie słyszysz. Ja nie śpiewam, bo nie chcę, żeby ktoś to usłyszał. A, okej. Okay. Jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Jesteśmy w studiu dzisiaj z Grabarim, który opowiada o różnych rzeczach. Będę mówić o seksie, bo to wtedy się, wiesz, będzie... Grabarim opowiada o seksie. Chociaż seks z Grabarim to nie jest coś, czego... co byłoby jakimś nowum dla pewnie osób oglądających. Nie, przepraszam, to chciałem trochę kontrowersyjnie, ale nie wyszło. Ja nie wiem właśnie, czy to jest prawda, czy nie. Dziennikarze faktu podnoszą brwi. Bardzo lubię komentować tak jakby stąd, co oni robią, bo wy nie widzicie, a ja ich niestety, znaczy niestety, na szczęście ich widzę, więc wy niestety nie widzicie. Zanim przejdziemy dalej, chcę tylko powiedzieć o jednej ważnej imprezie. Halloween idzie. Tak. I dokładnie za tydzień, jak będziemy zaczynać program tutaj 22, to będziemy też zaczynać Halloween w Touch Club i będziemy mieć taki, znaczy ja tu będę oczywiście, będziemy mieć taki motyw thrillerowy, to znaczy z Jacksona tam sprzed 6 lat. Nie wiem, czy sprzed ilu to jest lat, no to jest bardzo dawno temu. I chcemy właśnie wejść w takie klimaty straszne. Będzie Georgina Tarasiuk. Szanuję to. Która jest cudowna. Jest, super, jest tak. Cudowna. Ostatnio, to ja teraz powiem trochę brudów, ostatnio właśnie przyszła, kiedy u nas śpiewała, przyszła na zaplecze po występie i właśnie mówimy, no ja mówię do niej, to może jakiegoś drinka byś chciała, czy coś jakby się napić? Ona mówi, że nie, że ona właściwie to dzisiaj nie pije. Szanuję to jakby okej, okay. Natomiast wtedy ja i druga osoba mówimy, że może napijemy się shotów. No i tak słowa do słowa, ona też nie pija tego jednego shota, później drugiego shota, później mówiła, nikomu tego nie mówcie. To brzmi jak ja w glamie, no ale... No rozumiem. To. Także Georgina będzie u nas także we wtorek za tydzień. Zapraszam was serdecznie. A osoby przebrane oczywiście wchodzą za darmo. Dzisiaj przygotowałam się jeszcze do programu, wiesz, oglądałem jakieś tam ostatnie rzeczy. Widziałam taką twoją rozmowę z młodym polskim aktorem, niewałtowanym, który opowiadał o tym, jak podczas jednej sesji fotograficznej zakochał się w jednej z aktorek, z którą też miał tę sesję fotograficzną. Później ci powiem, jak zejdziemy, kto to był. No nieważne, ale tak sobie myślę. A ty myślę, że oczywiście go znasz na tyle dobrze, że podejrzewam, że wiesz, że jest niewałtowanym gejem. Nie masz takiej ochoty po prostu w którymś momencie powiedzieć do niego, ja pierdzielę, nie mogę powiedzieć brzydko. Czy ty możesz w końcu kurwa przestać jakby ściemniać i powiedzieć, że jesteś gejem i tyle? No bo jakby, czy nie masz ochoty powiedzieć to, tego? Nie. Czemu, nie wkurza ci to? Wiesz co, wkurza mnie to w takim wymiarze medialnym, bo jakby wiem, ile to by znaczyło, ile by to pomogło, jak bardzo to jest ważne, jak bardzo to jest niedoceniane przez tych ludzi, którzy tego nie robią, bo mi się wydaje, że to, wiesz, dotyczy tak naprawdę tylko ich, tylko do ich osób to by się sprowadzało, a tak zupełnie nie jest, bo to naprawdę mogłoby bardzo wiele zmienić. Ale na takim poziomie jakby, wiesz, personalnym, prywatnym nie. I jakby tu znowu wracamy do tej kwestii, o której mówiliśmy wcześniej. Przez to, że niektóre te osoby znam dobrze, to wiem, z czego to wynika. I jeżeli dobrze tutaj, wiesz, rozkodowałem ten przypadek, to wydaje mi się, że no nie ma czego, wiesz, nie ma sensu też pośpieszać kogoś Dobra, ja wymagam w takim sensie, że jakby to jest ta rzecz, której tak jak czytałem jakieś nawet komentarze ludzi z naszego środowiska a propos tej mojej rozmowy w replice, kiedy powiedziałem, że uważam, że obowiązkiem jest celebrytów outować się już nawet nie prawem czy wiesz chęcią, jest to, że ja trochę rozgraniczam jakby okoliczności, w jakich oni się znajdują, czyli ja nie wymagam tego od młodych ludzi, które dopiero zaczynają, albo są dopiero kilka lat. Ja tego wymagam od osób, które się z tym wstrzymują,
tylko z takich pobudek czysto, nie wiem, materialnych. Ale pobudki są te same w obu jakby kategoriach. Zarówno młodzież. Trochę tak, ale wiesz, myślę, że możemy jednak, jak już musimy wartościować koniecznie, to jest trochę inną sytuacją. Wiesz, 45-letni facet z dorobkiem, który już nie straci, nie zbiednieje. Znaczy, przepraszam, że mówimy tylko o pieniądzach, ale tak domyślam się, że to jest najczęstszy argument przeciwko. Tak. Niż ten, który jest na początku. Dobra, bo ja wiem, że oni się zastanawiają, oni wiesz, sami siebie pytają, pytają mnie, pytają innych ludzi i ode mnie usłyszą tak, zrób to, a od 10 innych osób usłyszą nie. To, więc, ale wiesz, ale to jest trochę też tak sam... Bo to nie jest samodzielna decyzja. Ale sam to, że ty mówisz, też nawet w tej rozmowie, do której referujesz teraz, że okazało się, że jednak twoje wyobrażenie o tym, jak wygląda polskie społeczeństwo jest jednak nieprawdziwe, więc być może to jest tak, że za bardzo się boimy tego, czego nie ma się bać. Tak, oczywiście, jakby to absolutnie jestem takiego zdania, że te lęki są zupełnie wyimaginowane. No dobrze, to kiedy jest okej outować kogoś? Ale outować w sensie bez ich wiedzy? Tak, po prostu powiedzieć na antenie, nie wiem, czy gdzieś tam, że ktoś jednak jest gejem. Mhm. No raczej nigdy, mi się wydaje. Okay. Chociaż oczywiście, wiesz, jak znam historię i czasami sam jestem ich jakby uczestnikiem, tak to nazwijmy, osób, które zupełnie, wiesz, bez ogródek gdzieś wypisują do ciebie na Facebooku, na innych aplikacjach, wiesz, ze zdjęciem, ze wszystkim. To już jakby ciężko bardziej jakby być, wiesz, do przodu. I tak wtedy sobie myślę, jakby czemu, wiesz, to jest jeszcze jeden, to jest pół kroku, pół kroku tak naprawdę. No ale to ostatecznie to jest decyzja, którą oni muszą podjąć. I... Tak pośpieszam cię, bo wiesz, jeszcze chcę zapytać o kilka rzeczy, a mam już bardzo mało czasu. Ktoś ostatnio zwrócił uwagę na to, że nie gramy w skojarzenia, bo zawsze mam na koniec taki moment, kiedy gramy w skojarzenia. Rzucam słowo, wyraz, frazę i ty mówisz, co się kojarzy. Bez myślenia, nie ma złych odpowiedzi, szybko i jedziemy. Jesteś gotów? Tak. Robert Biedroń. Prezydent. Czego? Polski. Okej. Jacek Kurski. Frajer. Chciałeś powiedzieć dupek. Pozdrawiamy. Parada równości. Trzeba chodzić. Kulki analne. nie próbowałem. Ekskluzyw. Tylko w jej perfekcyjnie zaruszona drinka. Grabari. Nie próbował jeszcze kulek analnych. I ostatnie skojarzenie. Fakt. Przygoda. Okej, niech będzie. A co chciałeś usłyszeć? Nie ma złych odpowiedzi. Sensacja. Nie ma złych odpowiedzi. Tak, chyba takie są hasła reklamowe. Tak. Żeby skończyć, wiesz co? Bo tak, byłeś menedżerem, współproducentem, teraz jesteś dziennikarzem. Jakby dokąd zmierza twoja kariera? Gdzie widzisz siebie za jakieś, przepraszam, myślałem, 15, że 20 lat. Nie. Chodzi mi o to jakby, że... Właśnie to jest to, że ja jakby zupełnie tego nie planuję, bo tak jak mówiłeś, już jakby spełniałem wiele ról. W swoim życiu. I jak? No nie planuję, jakby moje plany najbliższe to są na najbliższe 2-3 tygodnie, miesiąc może. Tak, nie myślisz dalej? Nie, znaczy wiesz, są jakieś moje, nie wiem, nadzieje, wyobrażenia, marzenia. Jakby, jedno marzenie. Gdzie chciałbym być. Dawaj jedno marzenie. Szefa, fuck, to słyszę. Nie, bo wiem, że to jest bardzo, bardzo ciężka rola, to pozdrawiam Magdę i Roberta. Wiesz co, chciałbym być, czuć się wolny i nie tylko jako, wiesz, tak nie wiem, prywatnie jako człowiek, ale jako dziennikarz, czyli móc napisać wszystko, powiedzieć wszystko, co bym chciał. Teraz nie ukrywam, że oczywiście czasami się tak wydaje, że tak jest, ale no umówmy się, jednak jest... Różnie. Wiesz, jest różnie. Tym musimy zakończyć niestety naszą rozmowę. Optymistycznym chyba nie. Nie, ale pogadamy sobie jeszcze później, wiesz, to mamy trochę tam płynu bezbarwnego do wypicia. Słuchajcie, kilka rzeczy. Po pierwsze, my na pewno widzimy się za tydzień. Tam fakt buczy. Widzimy się na pewno za tydzień o 22:00. Jeżeli nie w Touch Club, to widzimy się tutaj na pewno. Moim gościem będzie Jacek Denel, pisarz. O Jezu, uwielbiam go. Jeżeli mogę coś powiedzieć. Powiedz. Bo Jacek Denel jest absolutnie moim idolem i on bardzo często gdzieś tam wypowiada swoje myśli na Facebooku. I mi się zdarzyło kilka razy w swoich artykułach i w tej rozmowie z Repliką je powtórzyć. Ja bardzo bym nie chciał, żeby on pomyślał, że ja go jakoś plagiatuję, po prostu to jest jakieś połączenie dusz. I o tym porozmawiamy za tydzień. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, zawsze oczywiście na żywo we wtorek o 22:00 i perfekcyjnie zapraszam na drinka, a w środę o 20:00, czyli jutro, magazyn medyczny, radiowa klinika zdrowia Krzysztofa Czerwieckiego, tematem będzie sen. Po co
śnimy, jak walczyć z bezsennością. Ja akurat nie mam z tym problemu, śpię bardzo mało. Gościem będzie dr Wojciech Jernajczyk, szef Ośrodka Medycyny Snu w Instytucie Psychiatrii Neurologii w Warszawie. A my was zapraszamy, znaczy ja was zapraszam przede wszystkim za tydzień na najpopularniejszy talk show LGBT w Polsce. Moim gościem, no bo jedyny, więc najpopularniejszy. Moim gościem był Grabarii Piotr Grabarczyk. Pięknie ci dziękuję za to, że dzisiaj byłeś ze mną. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Sama było spoko chyba, nie? Tak. To też później... jakby okazja do napicia się. Zawsze spoko. Zawsze spoko. Słuchajcie, no i właściwie to by było na tyle. O. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.